Taki widok może być naprawdę frustrujący dla właściciela instalacji fotowoltaicznej. W piękny, bezchmurny dzień moc na falowniku szybko wzrasta, a nagle w najlepszych godzinach południowych spada do zera. Jest to zjawisko, które może mieć kilka przyczyn. W prezentowanym przypadku jest to spowodowane nadmiernym wzrostem napięcia w punkcie przyłączenia. Aby mieć pewność, co było przyczyną wyłączenia, warto sprawdzić zakładkę błędy w systemie monitoringu falownika fotowoltaicznego. Dodatkowo można prześledzić przebieg napięcia poszczególnych faz w czasie, zwracając szczególną uwagę na punkty, gdzie występowały wyłączenia. Jeżeli choćby jedna z faz zbliża się do 253 V w momencie wyłączenia, to mamy odpowiedź, co było przyczyną przerwy w produkcji. W dalszej części filmu postaramy się oszacować straty na wyświetlanych wykresach, ale najpierw omówimy problem zbyt wysokiego napięcia w punkcie przyłączenia falownika. Jeżeli macie coś do dodania w tym temacie, to napiszcie komentarz, dajcie lajka i subskrybujcie kanał. Falowniki fotowoltaiczne stanowią kluczowy element instalacji fotowoltaicznej, przekształcając prąd stały generowany przez panele słoneczne na prąd przemienny, który jest używany w gospodarstwach domowych i sieciach energetycznych. Wzrost napięcia może prowadzić do sytuacji, w której falownik w celu ochrony zarówno instalacji fotowoltaicznej, jak i urządzeń podłączonych do sieci automatycznie się wyłączy. Jest to mechanizm bezpieczeństwa, który zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez nadmierne napięcie. Należy pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna jest równolegle podłączona zarówno do naszej domowej instalacji elektrycznej, jak i do instalacji elektrycznej naszych sąsiadów. 253 V to wartość, przy której inwertery fotowoltaiczne wyłączają się. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest związana z normami. W Polsce dopuszczalne wahania napięcia fazowego wynoszą plus minus 10%. Znamionowe napięcie fazowe wynosi 230 V, co oznacza, że maksymalne napięcie wynosi 253 V. Wartość ta nie jest niebezpieczna dla falownika. Takie same urządzenia są sprzedawane na różnych rynkach, również na tych, gdzie limit górnego napięcia jest wyższy. Falowniki wyłączają się głównie w celu ochrony innych urządzeń pracujących w tej samej sieci. O sposobie pracy inwertera decydują nastawy, które wprowadził instalator podczas uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Powinny być one zgodne z polskimi normami, co potwierdza oświadczenie dodawane do zgłoszenia instalacji. Najczęściej producenci udostępniają gotowe banki nastaw, dzięki czemu wystarczy wybrać z listy dany kraj, a wszystkie ustawienia są wprowadzane automatycznie. Czy można wprowadzić inne ustawienia, takie przy których falownik nie będzie się wyłączał? Technicznie jest to możliwe, ale jest bardzo niebezpieczne i nielegalne. Dodatkowo, wbrew temu, co niektórzy myślą, jest to bardzo łatwe do wykrycia. Nowoczesne liczniki energii montowane przez operatorów sieci stale monitorują wszystkie parametry elektryczne, w tym przepływ prądu i wartości napięć. Aby sprawdzić, czy falownik przestrzega górnej granicy napięcia pracy, wystarczy sprawdzić, czy na liczniku energii jest przekraczana dopuszczalna wartość napięcia. Jeżeli tak, należy sprawdzić kierunek przepływu prądu w momencie, gdy wartość napięcia została przekroczona. Jeżeli w momencie przekroczenia górnej granicy napięcia falownik wprowadzał energię do sieci, to jest nieprawidłowo ustawiony. Do tej pory operatorzy sieci nie podejmowali działań w stosunku do prosumentów z nieprawidłowo ustawionymi falownikami, ale zaczyna się to zmieniać. Prosumenci coraz częściej dostają pisma wzywające do prawidłowego ustawienia falowników. Wraz z przyrostem nowych instalacji wezwań tych będzie coraz więcej. Jest to bowiem dużo tańszy sposób poprawy parametrów sieci niż jej modernizacja. Operatorzy w odpowiedzi na skargi prosumentów o zbyt wysokim napięciu zaczynają od poszukiwań źle ustawionych falowników w okolicy zgłoszenia. Prawdziwie skuteczne sposoby na rozwiązanie tego problemu można podzielić na dwa główne podejścia. Pierwsze z nich to obciążanie faz, na których napięcie jest zbyt wysokie. Poprzez dodanie obciążenia do obwodu zmniejszamy jego napięcie. Wystarczy, że napięcie na jednej z faz przekroczy górny limit,
aby falownik się wyłączył. Warto więc zidentyfikować problematyczną fazę i włączyć na niej jakieś obciążenie, aby utrzymać napięcie w dopuszczalnych granicach. Drugim sposobem jest zgłoszenie problemu do operatora sieci. W zależności od lokalizacji problem może zostać rozwiązany w kilka dni lub zignorowany. Jeżeli oglądają nas pracownicy zakładów energetycznych, proszę o komentarz, z czego to wynika. Czasem problem zostanie po prostu rozwiązany, a czasem otrzymamy pisma o konieczności poprawnego ustawienia falownika oraz o tym, że z ich strony jest wszystko ok. Po części może być to prawda przy równoczesnym braku możliwości wprowadzania energii do sieci. Postaram się wyjaśnić, z czego to wynika. Prąd przepływa z miejsca o wyższym potencjale do miejsca o niższym potencjale. Oznacza to, że falownik fotowoltaiczny, aby wprowadzić energię, musi podnieść napięcie w punkcie przyłączenia. Im trudniej jest tą energię wtłoczyć do sieci, tym wyższe napięcie musi zostać osiągnięte. Jednak w pewnym momencie dalsze podnoszenie napięcia staje się niebezpieczne i falownik wyłącza się zgodnie z ustawioną normą. Im więcej energii produkują instalacje fotowoltaiczne pracujące w okolicy, tym trudniej jest tę energię wtłoczyć, szczególnie do sieci słabej jakości. Operatorzy mogą obniżyć napięcie na transformatorze, ale nie zawsze decydują się to zrobić. Teoretycznie może wystąpić sytuacja, w której napięcie w sieci będzie wynosić na przykład stale 250 V, co mieści się w dopuszczalnych widełkach. Jednak do sieci o tak wysokim napięciu nie będzie można wprowadzić żadnej energii, ponieważ jakakolwiek próba spowoduje wzrost napięcia ponad normę i wyłączenie falownika. Czasem operatorzy nie mogą obniżyć napięcia, ponieważ spowodowałoby to spadek napięcia poniżej normy na końcu linii po wyłączeniu instalacji fotowoltaicznych, na przykład w godzinach nocnych. Istnieją miejsca, w których sieć pracuje właśnie w taki sposób. Nie można tam obniżyć napięcia tak, aby wszyscy odbiorcy na długości linii mieli zapewnione odpowiednie parametry. Jednocześnie po pojawieniu się produkcji z fotowoltaiki napięcie wzrasta ponad normę. Na szczęście takich miejsc nie jest zbyt dużo i jeśli operatorzy wykazaliby się dobrą wolą, mogliby zmniejszać napięcie o kilka voltów, tak aby wszyscy użytkownicy sieci byli zadowoleni. Wspomnijmy jeszcze o jednej rzeczy. Występowanie tego problemu nie jest winą instalatora ani samego urządzenia. Nie jest tak, że urządzenie wyłącza się, ponieważ jest słabej jakości. Najczęściej jest zupełnie odwrotnie. Dobry falownik prawidłowo reaguje na nastawy zgodnie z tym, jak został skonfigurowany. To źle skonfigurowane falowniki pracują pomimo przekroczenia górnego limitu napięcia, co zagraża wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku oraz sąsiadom. Jak wspomniałem, jeżeli mamy odpowiednio skonfigurowany falownik, to nie musimy się bać o bezpieczeństwo naszych domowych urządzeń. Jednak ile tracimy na tym, że falownik wyłącza się? Sprawdźmy to na czterech przykładowych wykresach wygenerowanych przez instalację w bezchmurne słoneczne dni. Aby to zrobić, musiałem wcześniej obrysować wykresy, by odpowiednio wyskalować ich powierzchnię. Wyprodukowana energia jest funkcją mocy falownika w czasie. Po obrysowaniu otrzymamy powierzchnię równoważną wyprodukowanej energii. Następnie naprawimy tę powierzchnię i porównamy oryginalne wykresy z tymi poprawionymi. Różnice podamy w kilowatogodzinach oraz procentach, które utraciliśmy na skutek włączeń spowodowanych nadmiernym napięciem. Należy pamiętać, że będą to tylko straty dla pojedynczego dnia. Nie ma możliwości określenia strat dla całego roku w taki sposób. W miesiącach zimowych problem ten nie będzie występował w ogóle. Wczesną wiosną oraz jesienią może być niewielki, a latem bardzo duży. Pokażę, jak oszacować straty dla całego roku po przeanalizowaniu wykresów. Możemy przejść od omówienia wyników, zaczynając od pierwszego wykresu z najmniejszymi stratami. Produkcja wynosiła 40,7 kWh. Po korekcie wyniosła 44,2, czyli utraciliśmy 8%.
produkcja na drugim wykresie wynosiła 31,6 kWh. Po korekcie wyniosła 47,2, czyli straciliśmy 31%. Produkcja na kolejnym wykresie wynosiła 27,8 kWh. Po korekcie wyniosła 42,9, czyli straciliśmy 35%. Produkcja na ostatnim wykresie wynosiła 37,5. Po korekcie wyniosła 44,4 kWh, czyli 15%. Jak wspomniałem, są to wykresy dla pojedynczych dni. Ciężko w taki sposób oszacować stratę dla całego roku. Najlepszym sposobem na określenie ilości utraconych kilowatogodzin w ciągu roku jest wygenerowanie wykresu przewidywanej produkcji i porównanie z rzeczywistymi uzyskami. W sieci dostępnych jest wiele darmowych kalkulatorów uzysku, które możemy zastosować do oszacowania produkcji niezacienionych instalacji. O jednym z nich nagrałem kiedyś odcinek, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. To wszystko na dziś. Pozdrawiam Cię, wspaniały widzu, i do usłyszenia.